Województwo Dolnośląskie, Sudety Środkowe. Dokładnie znajdujemy się w Parku Krajobrazowym Gursowich. Między innymi pokażemy piękny zachód słońca z Wielkiej Sowy, widoki z Grabiny, Kalenicy, a także z innych malowniczych miejsc napotkanych na szlaku. Zobaczysz tu nagrania z aury letniej, jak również jesienne, piękne kolory. Idziemy na Wielką Sowę. O, słychać już ją. Tak, będziemy obserwować widoki. Zachód słońca piękny. Żoneczko, chodź tu do mnie. O, nareszcie. Chcę cię zobaczyć. Buziaczko. Zachodzący buziak. Ja to nagrywam. Mam tak? Tylko komentować. A, to film? Ojej. To film, dlatego mam... Super. Namiętne pocałunki. Jak będę stary dziad pomarszczony, to będę spójny. Będzie stary dziad pomarszczony, będziesz tu wchodził. O Jezus! No. Wiadomo, najpiękniejszy widok jest o zachodzie słońca, ale i w ciągu dnia jest ładnie. Czasem zdarza się też, że niewiele widać. Jak widoki? Piękny widok. Bo zwieje, panią. Thank you.
lisie skały są, ale tak się czeka na lisy i nie ma tych lisów. Ja nie wiem, gdzie te lisy. Skąd ta nazwa? Jakie wrażenia? O, wspaniałe widoki. Jest moc? Jest moc. Grabina. Teraz jest ten moment, kiedy mąż daje mi ciasteczko, a ja sobie jem. Uwaga, idę z ciasteczkiem. Tu. Uwaga. Ciasteczkowy potwór. Ciasteczko? Dzień dobry, dziewczynko. Mam dla ciebie ciasteczko. Dzień dobry. Ty się skusisz na ciasteczko? Nie, nie przyjmuję od nieznajomych. Ale to jest bardzo dobre. Sam piekłem. Tak? Tam nie ma nic usypiającego. Na pewno? Na pewno, warto to jest. No dobra. Da. Jest. Ale będzie spała. Jesteśmy na Przełęczy Kozie Siodło. Ogólnie nic ciekawego. Jest tu takie po prostu rozwidlenie we wszystkie kierunki. To jest mniej więcej środek Parku Krajobrazowego Gursowi. Kozie Siodło 887 metrów. No i tam. I dużo tu siodeł, można siedzieć. Ta pani już tu siedzi. Teraz przechodzimy na zwiedzanie w kolorach jesieni. A nasz cel to Kalenica. Ale pięknie. I fik? Tak, masakra. Co to jest? A ty jakieś... Juhu, jestem. Ukradłaś z hotelu kanapkę? Nie, w życiu. Ja nigdy nie kradnę. Mój mąż. A, no tak. Nie, ja nie ukradłem. Zapłaciłem za nią. O, nawet nagraj to. O nie, ty cholero. Ja będę nagrywał całą drogę i patrzył, co robisz z torebką. Może mi wypaść ręki.
Mijamy Kozie Siodło i idziemy na punkt widokowy. Dzisiaj nie ma mgły, nie ma deszczu, będzie może coś widać. Platforma widokowa pod Kozią Równią. Troszkę zarasta, ale jeszcze coś widać. 300 metrów wcześniej był ładniejszy widok. Nie? Mhm. Tak. To jest fajnie, bo słabko. Tutaj jak wejdziesz pod górkę, to nie ma się z czego cieszyć. Bo potem znowu idziesz w dół, żeby znowu wejść pod górę. Mężu, uważaj, bo tu jest przepaść. O, będę się starał uważać. Idę. Ostrożnie. No, żebyś się zaraz nie śmiał.